Możemy podzielić ludzi na dwa obozy. Jedna grupa uważa, że miłość to magiczne połączenie dusz, wytwór emocji. Druga grupa uważa, że to świadomy i przemyślany wybór, w istocie racjonalna decyzja, wytwór myśli. Jest to bardzo dobry temat, jak z tych kilkuset tysięcy osób, które spotykamy podczas życia, akurat tą jedną kochamy lub ktoś kocha nas. Pierwszym pytaniem, które musimy sobie postawić, to co jest pierwsze? Emocje czy myśli? Wszystkie ważne decyzje, jakie podejmujemy dotyczące małżeństwa, kupna domu, posiadania dzieci, zmiany pracy, mają swoje źródło w emocjach, które następnie racjonalnie uzasadniamy. Tajemnica kryje się w warstwach mózgu, które wyrastały z siebie w trakcie ewolucji. Ludzki mózg zbudowany jest z wielu ośrodków, a każdy z nich odpowiada za regulowanie innych procesów. Można wyróżnić trzy części. Mózg gadzi reguluje podstawowe czynności życiowe, jak oddychanie, praca serca, ciśnienie, temperatura. Powoduje, że wszystko dzieje się naturalnie. Nie możemy myślami zmienić temperatury lub bicia serca. Mózg emocjonalny, czyli układ limbiczny, odpowiada za emocje, a także za pamięć i uczenie się. Emocje związane są głównie z ciałem migdałowatym, natomiast pamięć z hipokampem. Warto jednak dodać, że ten drugi rejestruje suche fakty, natomiast za otoczkę emocjonalną zapamiętanych zdarzeń odpowiada ciało migdałowate. Mózg myślący. To właśnie dzięki korzenowej człowiek był w stanie stworzyć kulturę, cywilizację i sztukę. Jest to ośrodek myśli, analiz i syntez. Ta część mózgu pozwala planować, opracowywać strategie, a także rozważać nad rozmaitymi opcjami postępowania. Najwcześniejszą warstwą, jaka powstała, jest, jak sama nazwa wskazuje, mózg gadzi. Następnie zaś powstał mózg emocjonalny, a z kolei z niego wykształcił się mózg myślący. Jak możesz się domyślać, mózg ma dużo większe możliwości, by wysyłać sygnały z układu części gadziej do korynowej, niż w kierunku odwrotnym. Brytyjscy naukowcy zidentyfikowali obszary mózgu, które odpowiadają za miłość. Na widok ukochanej osoby wyraźnie uaktywniają się części emocjonalne, układ limbiczny. Pobudzenie emocjonalne było większe, gdy badani oglądali zdjęcia osoby, w której były zakochane. Wówczas wyraźnie wzrastał przepływ krwi przez poszczególny obszar mózgu, obszar limbiczny. Jednocześnie zauważono, że na widok ukochanej osoby obniżała się aktywność innej części mózgu, mózgu myślącego, kory nowej, obszaru związanego z odczuwaniem depresji. 25 stycznia 1896 roku odbyła się premiera pierwszego filmu. Wjazd pociągu na stację w La Ciotat. Trwała 50 sekund i przedstawiała wjazd lokomotywy parowej na stację w mieście La Ciotat. Widownia była tak przerażona widokiem jadącego wprost na nich pociągu, że widzowie siedzący najbliżej ekranu krzyczeli i uciekali na drugi koniec pokoju. Film wywołał u ludzi strach, przerażenie, a nawet panikę. Żeby zrozumieć, jak działa człowiek, musimy sobie odpowiedzieć, czym jest oglądanie filmów. Oglądanie filmów to doświadczanie emocji. Jesteśmy maszynami doznań. Strach, złość, smutek, radość, wstręt, które nazwano emocjami podstawowymi, są elementem wrodzonym. Potwierdziły to badania na osobach niewidomych od urodzenia. One również w identyczny sposób wyrażały podstawowe uczucia poprzez mimikę twarzy, pomimo że nie miały możliwości się tego nauczyć od innych. Pojęcia emocje i uczucia w języku używa się zamiennie, jednak ich znaczenie jest zupełnie różne. Emocja to stan umysłu i ciała, który jest szybką reakcją na zdarzenia życiowe, filmy, gry, a także na innych ludzi. Dotyczy stanów bardziej pierwotnych, służących do oceny danego zjawiska, czy jest zagrożeniem lub przyjemnością. Źródeł wykształcenia się emocji należy szukać w ewolucji. Emocją będzie na przykład radość, strach lub gniew. Po emocji następują zmiany somatyczne, ekspresyjne, mimiczne i reakcje o charakterze behawioralnym. Uczucie natomiast ma charakter bardziej złożony, świadomy, a przede wszystkim stały. To procesy psychiczne odzwierciedlające względnie stały stosunek człowieka do pewnych przedmiotów, osób czy sytuacji. Oznacza ono zdawanie sobie sprawy z przeżyć emocjonalnych. Może nim być poświęcenie, lojalność czy właśnie miłość. Innymi słowy można powiedzieć, iż emocje przystosowują nas do przeżycia, a uczucia są związane z przystosowaniem człowieka do życia wśród innych ludzi w kulturze. Upraszczając jeszcze bardziej. Uświadamiamy sobie, że odczuwamy przy kimś dużo emocji, dlatego darzymy kogoś uczuciem. Jeśli przy kimś czujemy motylki w brzuchu, kołatanie serca, problemy z koncentracją, rozluźnienie, to darzymy kogoś uczuciem. Wróćmy do mózgu emocjonalnego, w którego skład wchodzi ciało migdałowate, na którym się skupimy. Nazwa tej struktury pochodzi z języka greckiego. Słowo amygdala określa jej migdałowaty kształt i wielkość. Ta drobna, parzysta struktura znajduje się zarówno w prawej, jak i lewej półkuli mózgu, wewnątrz płatów skroniowych. Przylega do prążkowia i ma połączenie z hipokampem.
Pierwszą ważną rzeczą jest to, że jeśli odetniemy człowiekowi ciało migdałowate, to doprowadzimy tym samym do tak zwanej ślepoty emocjonalnej, a więc braku możliwości oceny emocjonalnej danego zdarzenia. Osoba traci więc możliwość odczuwania znaczenia emocjonalnego, jakie mają dla niej rozmaite rzeczy i ludzie. Problemy mogą również wystąpić przy zapamiętywaniu, ponieważ to właśnie emocje wspierają ten proces. Ten mały narząd wielkości migdała nadaje otoczki emocjonalnej wspomnieniom. Kolejną ważną kwestią jest to, że pod wpływem tej części układu limbicznego można zrobić wiele rzeczy, których w późniejszym czasie będziemy żałować. Dzieje się to w chwili, gdy na przykład działamy impulsywnie, co po uspokojeniu doprowadza nas do pytania, co we mnie wstąpiło. Warto jednak zaznaczyć, że ciało migdałowate uaktywnia się również w trakcie przeżywania radosnych chwil, a także popycha nas do robienia bohaterskich czynów. Przyjrzyjmy się więc, jak działa ciało migdałowate podczas tego, gdy wykryje niebezpieczeństwo. Otóż ta część mózgu po otrzymaniu impulsu zadaje sobie następujące pytania. Czy jest to coś, czego nienawidzę? Coś, co sprawia ból? Coś, czego się boję? Jeżeli odpowiedź na którekolwiek z powyższych pytań jest twierdząca, to rozpoczyna się procedura ochrony przed zagrożeniem, polegająca na przejęciu przez ciało migdałowate kontroli nad całym mózgiem, włącznie z mózgiem racjonalnym. Istnieje coś, co można nazwać nieświadomością poznającą, która w pierwszych kilku tysięcznych sekundy rozpoznaje, czego doświadczamy zmysłami oraz decyduje, czy nam się to podoba, czy nie. Mózg emocjonalny często wyprzedza mózg myślący i steruje naszymi działaniami. Daniel Goleman stwierdził, nasze emocje mają swój własny umysł, który może mieć poglądy zupełnie niezależne od umysłu racjonalnego. Z naukowego punktu widzenia miłość to w dużej mierze mieszanka związków chemicznych i neuroprzekaźników, które przewodzą sygnały pomiędzy neuronami, wykonując wielką gonitwę wokół części emocjonalnej mózgu, układu limbicznego, sprawiają one, że w człowieku rodzą się konkretne emocje. Niemal na całym świecie przyjęło się, że to właśnie serce odpowiada za odczucia związane z zakochaniem i miłością. Prawdopodobnie wynika to z faktu, iż doznawane podczas zauroczenia emocje są najbardziej odczuwalne poprzez kołatanie serca, przyspieszone tętno oraz idący z nimi szybki, nierówny oddech. Wszystkie doświadczenia miłosne jednak mają źródło w mózgu emocjonalnym. I to jest odpowiedź na pytanie, czy wybieramy, kogo kochamy? Zadaj sobie pytanie, kto wzbudza więcej pozytywnych emocji. Człowiek brzydki czy piękny? Ktoś wysportowany czy przeciętny? Nadinteligentny czy głupi? Ktoś, kto ma ciekawe życie, czy nudne do bólu? Piękna osoba wzbudza więcej emocji, dlatego mózg do niej dąży. Chcemy czuć fascynację i szczęście przy niej, a nie wstręt i nudę. Dlatego tak ciężko się odkochać, zapomnieć o kimś. Ponieważ to układ limbiczny decyduje za nas. Mózg jest głodny emocji. Jak nieświadomy kompas podążamy za pięknem. Nie dlatego, że jest piękne, tylko dlatego, że odczuwamy pozytywne emocje przy kontakcie z pięknem. To wesołe miasteczko reakcji chemicznych, których efekty są podobne do tych odczuwanych przez osoby uzależnione po zażyciu narkotyków. Fenyloetyloamina. Substancja zbliżona budową chemiczną do amfetaminy. Wywołuje poczucie euforii, ale też brak tchu i kłopoty z koncentracją. Z kolei reakcją na wzrost stężenia fenyloetyloaminy w mózgu jest zwiększone wydzielanie noradrenaliny, hormonu zwanego substancją miłości. Noradrenalina powoduje uczucie podniecenia, zmniejsza apetyt, poprawia ukrwienie i uwrażliwia na dotyk. Ponadto podnosi ciśnienie krwi, przyspiesza bicie serca. Wysoki poziom noradrenaliny w mózgu pobudza z kolei wydzielanie dopaminy. Dobrze nam znana również jako hormon szczęścia, który przynosi poczucie euforii i radości. To właśnie dopamina popycha nas do szukania sytuacji i miejsc, które zapewniają nam kontakt z daną substancją uzależniającą, a tym samym wywołują uczucie przyjemności i zadowolenia, więc chcemy stale spotykać się z ukochaną osobą. Ze zwiększoną ilością dopaminy u zakochanych wiąże się także postępujący niedobór serotoniny. Jej brak sprawia, że człowiek zaczyna mieć problemy z koncentracją. Staje się zdezorientowany, podejmuje chaotyczne działania, ma problemy ze snem oraz popada w huśtawkę nastrojów, charakterystyczną dla zakochanych. Wazopresyna. Pod jej wpływem zostaje nawiązana silna więź między partnerami. Kiedy samcom norników preriowych podano lek hamujący działanie wazopresyny, więź z partnerem natychmiast słabła. Oksytocyna wpływa na trwałość związku, wierność. Drażnienie licznych receptorów skórnych wzmaga jej wydzielanie. Ci, którzy chcą trwałego związku, najlepiej aby spali nago ze swoim partnerem we wspólnym łóżku. Oksytocyna również znosi lęki, wzmaga zaufanie, daje poczucie bliskości. Dlatego odejście osoby, którą kochamy, jest tak bolesne i ciężko nam się pozbierać.
Zabrane zostają związki chemiczne, od których jesteśmy uzależnieni, jak od narkotyku. Oraz jest to powodem, przez który przypisujemy pozytywne cechy do osób, które wzbudzają u nas pozytywne emocje i negatywne cechy osobom, które wzbudzają u nas nieprzyjemne emocje. Piękna dziewczyna, która czyta, będzie nazwana mądrą, a brzydka nudziarą. Piękno powoduje, że nasz mózg jest rozsadzany związkami chemicznymi. Na zakończenie warto zaznaczyć, że pomimo, że decyzje miłosne mają swoje źródło w emocjach, to posiadamy menadżera emocji, czyli mózg myślący. Oczywiście jedni korzystają z tej części mózgu, a inni są znani z tego, że najpierw robią, a później myślą. Nie mamy do końca 100% wpływu na to, w kim się zakochamy, ale za to mamy wpływ na to, czy podążymy za emocjami. Warto planować i analizować, żebyśmy nie zostali uwięzieni w toksycznej relacji. Dziękuję za dotarcie do końca materiału. Zapraszam do oceny i komentarza do statystyk. Polecam zapoznać się z odcinkiem, w którym była analiza postaci Jokera i do usłyszenia w następnym filmie.